Państwu, Karol Dąbrowski, Pracownia Badań nad Samorządem Gospodarczym, czyli jak na wiki codzienności Karolus. Tak, no i Szymon Grabarczuk, student po pierwszym roku prawa UMCS, na co dzień administrator polskiej Wikipedii, Tarlo Pesidion. I mamy przyjemność przedstawić Państwu wyniki naszego opracowania, na którym pracowaliśmy przez ostatnie kilka tygodni, o wykorzystaniu naszej encyklopedii internetowej Wikipedia w orzecznictwie sądów polskich. I kilka słów o tym, skąd się zaczął pomysł, skąd powstał. To w krótkiej rozmowie z Przykutą, gdy edytowałem stronę Wikipedia w mediach, przypomniałem sobie, że dotarło do mnie jedno orzeczenie Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, gdzie sąd właśnie w uzasadnieniu dokonał wykładni językowej słowa tożsamość na podstawie Wikipedii. I wtedy z przypadków pisaliśmy do wyszukiwarki bazy prawnej słowo Wikipedia i wyskoczyło nam aż 223 orzeczenia sądowe, w których to słowo się pojawia. Tak. Najpierw wyszukiwaliśmy w bazie InfoRlex Administracja i właśnie gdzie były te 223 orzeczenia. I tutaj trzeba powiedzieć, że to słowo Wikipedia razem ze wszystkimi odmianami oraz sądy polskie i inne oraz w ogóle instytucje sądowe. Także nie tylko sądy publiczne. Tak, wzięliśmy pod uwagę nie tylko orzecznictwo sądów polskich, także to orzecznictwo ETS-u, które znajdowało się w tej bazie, ponieważ ono wchodzi do polskiego porządku prawnego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Tak, czyli ETS w skrócie. I stąd posługiwaliśmy się tym pojęciem instytucji sądowych, żeby to było dla Państwa jasne. Tak na marginesie dodamy, że tłumaczenia są bardzo różne, bo na przykład tłumacząc z hiszpańskiej sprawy, Adolf Hitler pojawił się jako Adolfo Hitler. Językiem po prostu używany wtedy podczas tej sprawy był język hiszpański. No i właśnie zamierzaliśmy sprawdzić, w jakim kontekście słowo Wikipedia jest używane w treści tych uzasadnień, orzeczeń tych sądów, instytucji sądowych. W jaki sposób informacje wzięte z Wikipedii zostały wykorzystane w tej treści. No i właśnie odkryliśmy, że sposoby są różne i kontekst jest rozmaity. Tak jest. I jakie bazy danych przejrzeliśmy? Przede wszystkim bazę InfoRlex Administracja. Co prawda ona zawiera same abstrakty, ale to już była dla nas wskazówka. I te wszystkie 223 abstrakty myśmy potem przejrzeli, jeśli chodzi o treść uzasadnień, posiłkując się bazą Lex Omega, ale ona była gorsza, bo zawierała mniej orzeczeń, bazę EURLEX i wyszukiwarkę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. I to było bardzo ciekawe zaskoczenie, one się w pełni pokrywały, a wyszukiwarka NSA wykryła 185 orzeczeń, które nam się bardzo ładnie uzupełniły. No i jeszcze baza Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli chodzi o zamówienia publiczne. Baza InfoRlex Administracja wychwyciła dwa rozporządzenia unijne, gdzie w treści najczęściej w przypisach, w uzupełnieniach pojawia się słowo Wikipedia, 51 interpretacji podatkowych izb skarbowych i to jest rzeczywiście bardzo duża skala. My się nie spodziewaliśmy, że aż 50 tych prawda, wydanych dokumentów, no, które są decyzjami przecież. No i 35 artykułów w Gazecie Prawnej, w Prawie Przedsiębiorcy i 10 porad z periodyków fachowych, co też już nam daje no, kolejne pole do, poszerza nam pole zainteresowań badawczych. No i tak właśnie ETS, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, użył słowa Wikipedia w jakiejkolwiek odmianie 6 razy, sądy administracyjne w sumie 200 razy, w tym Naczelny Sąd Administracyjny 13 razy, a Wojewódzkie Sądy Administracyjne 187. Krajowa Izba Odwoławcza 15 razy, no i raz Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
No to taki rodzynek ten Poznań, więc bardzo się cieszymy, że to akurat tutaj wypadło. Tak, no i widzimy tutaj na pierwszy rzut oka pewną dysproporcję. I zaraz wyjaśnimy dlaczego. Gliwice aż 81 razy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, Warszawa 42, Olsztyn 29, no i potem takie już małe Wrocław, Bydgoszcz, Kraków i kilka już takich pojedynczych tylko. Skąd się to wzięło? Gliwice, dlatego że tam był taki bardzo głośny kazus larwy ochotki, my to też omówimy. W Warszawie sprawy patentowe i sprawy unijne, a w Olsztynie sprawy celne i tu też kazus propan-butan, myśmy to tak na roboczo nazwali. Sprawdziliśmy też coś jeszcze. Zauważyliśmy, że bazy prawne wyszukują czasem tak łopatologicznie, prawda? Więc wpisywaliśmy słowo Wikipedia we wszystkich możliwych odmianach. Wikipedii, Wikipedią i tak dalej. Wyniki się pokrywały. No i pod lupę wzięliśmy wszystkie akty, które zostały wydane od 13 lutego 2005 roku do 18 maja 2011. Tak, tych spraw było, tak jak Państwo widzicie, celnych 127, podatkowych 25, administracyjnych 16, zamówienia publiczne 15, budowlane 14, patentowe 14, Warszawa, projekty unijne 3. Zamówienia publiczne to Krajowa Izba Odwoławcza, budowlane tutaj najczęściej była wykładnia językowa, do czego zaraz nawiążemy. Jak odróżniliśmy celne i podatkowe, bo to była duża trudność, bo tu wszystko rozbijało się o bardzo prostą rzecz, o klasyfikację podatkowo-celną. Czyli od tego, jak dany towar został zaklasyfikowany, do której rubryczki, to taki podatek musiał być opłacony przez na przykład spółkę, prawda? I zależnie od tego, jaką informację w Wiki sobie organ znalazł na temat tegoż właśnie produktu... Proszę sobie wyobrazić skalę tego zjawiska. To tak go zaszufladkował. Od Wikipedii zależała zawartość portfeli naszych rodaków. No i tak, kto, jak i kto korzysta z Wiki. Strony przy postępowaniach sądowych, to właśnie to są różne postępowania, organy administracji publicznej i instytucje sądowe. To są dosyć szerokie kategorie. I jak odróżniliśmy, co rozumiemy pod pojęciem stron? Strony to są nie organy. Czyli każdy wnioskodawca, skarżący, podatnik, powód, pozwany. Pozwa fizyczna, firma właśnie, i tak dalej. To są właśnie strony. No i właśnie widzimy, że Wikipedia służy różnym celom dla tych wszystkich instytucji sądowych. Jako środek wykładni językowej, jako źródło informacji specjalistycznej, w tym tutaj rzucają się sprawy historyczne, geograficzne, ale także inne, techniczne na przykład. Jako źródło dowodowe Wikipedią podpierano swoje tezy przedstawiane przed sądem. No i jako Wikipedia była też źródłem potwierdzającym notoryjność danego faktu, czyli? No, notoryjność to znaczy, że jest to fakt powszechnie znany. Skoro jest w Wikipedii, no to jest powszechnie znany, no to proste, czyli, prawda? Jeżeli ludzkość o czymś wie, to jest to na Wikipedii. Skoro jest na Wikipedii, to ludzkość o tym wie i to wchodzi w skład jakby świadomości publicznej. A i co więcej, i tego często nie trzeba udowadniać. Nie trzeba udowadniać, bo to już jest na Wikipedii. No i tutaj właśnie takie przykłady. Informacje historyczne brane z Wikipedii to jest Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, aparat represji w latach 44-50, Centralny Obóz Pracy w Jaworznie, otwarcie połączenia kolejowego, wysokość inflacji w Polsce, charakter obozu dla robotników przymusowych w Niemczech, obrót dewizami w czasach PRL, jako informacja specjalistyczna. Czy czereśnia, ptasia i czaremka amerykańska są drzewami owocowymi? Co to jest OM? Jakie silniki były montowane w samochodach Volvo? Jakie są składniki z oleju silnikowego? Jak wykorzystuje się ziarna dyni do produkcji oleju z pestek dyni? I oczywiście rodzaje wódek. Dużą grupę stanowiły orzeczenia
celno-podatkowe, gdzie szukano informacji na temat farmaceutyków. I tutaj dyrektor Izby Celnej sprawdzał, czego składnikiem są te poszczególne substancje, prawda? Bo to... Przepraszam, ale teraz ich nie wyczytam. I one były potrzebne do ustawienia tej klasyfikacji i, no, importu tych substancji, prawda? Wykładnia językowa. Co to jest? Nabuskoprolitowy humus, no. Ale co to jest dom jednorodzinny wolnostojący na przykład? Ktoś miał obiekcję. Filar, kondygnacja, poddasze, pergola, altana, elewacja, fuga. Co to jest fuga? Co to jest sieć, adres IP, solid state drive? Tożsamość, uprawnienie, co to jest termin, legalizacja, jezioro, sklep monopolowy, bo to też można czego nie wiedzieć. I można mieć to do tego obiekcje. Klęska żywiołowa, higiena, robotyka, schemat blokowy, klucz sprzętowy. Tutaj właśnie widzimy różne kategorie tych specjalistycznych. Było takim symptomatycznym zjawiskiem to, że informacje specjalistyczne najczęściej pojawiały nam się te, które wyróżniliśmy na dole, prawda, robotyka, schemat blokowy, w sprawach o zamówienia publiczne, gdzie strona udowadniała urzędowi, że coś takiego istnieje, że ma takie właściwości, że to jest do czegoś przydatne, że to jest do czegoś używane i żeby urząd to zaakceptował, prawda? Tak, tutaj mamy przemiłą larwę Ochotki. Larwę Ochotki, tak. I to była taka bardzo słynna sprawa, która była też w sprawie dla reportera. Chodziło o to, że importerzy ze Śląska przywozili larwy Ochotki z Ukrainy, Białorusi. No i to było klasyfikowane jako towar martwy, pasza dla zwierząt, prawda? No ale pewnego razu Urząd Celny, Izba Celna zakwalifikowała to odmiennie, nakładając zdecydowanie wyższy podatek VAT. Oni się od tego odwołali, no a sąd administracyjny uznał, że jednak larwa Ochotka, no przepraszam, Ochotki, nie jest paszą martwą dla zwierząt, ale towarem żywym, obciążonym, podwyższonym podatkiem VAT, a tutaj strony zarzucały, że nawet biegli, bo sięgali do informacji z Wiki. No właśnie, co Wikipedia mówiła, tak chyba trzeba przyznać za prawdę, chociaż też tutaj jest problem, który poruszył. Tak, to był pewien problem, dlatego że oni się spierali także do tego, ile z nich umiera, a ile nie. I część po prostu była martwa, część żywa, część mogła zamienić się, przepoczwarzyć. I to był ten ogromny spór interpretacyjny, który rzutował na opodatkowanie no iluś ton tej larwy Ochotki, prawda? Tutaj w ogóle jest swoją drogą osobna kwestia. Czy ten towar zdychał jeszcze przed granicą, czy przed użyciem? Kiedy, w jakich okolicznościach, co, gdzie, jak? I naczelnik Urzędu Skarbowego jednego szukał informacji na temat oszacowania zimportowanego samochodu zabytkowego. Myśmy tak drogą trochę śledczą sprawdzili poprzez angielską wiki, prawda, Google, że chodziło o Rambler Rebel. Rocznik 67-68. No i rodzynki sułtanki. Rewelacja. Tak, tutaj Urząd Skarbowy miał wątpliwości, gdzie są produkowane, czy tam, przepraszam, uprawiane rodzynki sułtanki. No i znalazł właśnie na Wiki, gdzie, jakie są rodzaje rodzynek. A tutaj polecam szczególnie stronę niemieckiej Wiki, bo tam jest bardzo ładnie rozróżnione. I nawet, co jeszcze pamiętam, w uzasadnieniu była piękna klasyfikacja, tak jakby podobnym ku wiecznej pamięci, że rodzynki sułtanki są produkowane tam, takie tam, a takie gdzie indziej. No i to też właśnie to jest hit jednego, czy nawet więcej przypadków tych uzasadnień. Cóż to jest strona internetowa? Też właśnie miał to wpływ na portfel któregoś z naszych rodaków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie podatkowej dokonał z pomocą Wikipedii wykładni językowej wyrażenia strony internetowa i oparł się wtedy na, no, może nie nieistniejącej, ale niewidocznej już dzisiaj edycji wikipedysty Zuzaka z 6 czerwca 2010 roku z godziny 4:40. Opinie instytucji sądowych. Tutaj proszę zwrócić uwagę, dosyć jest duży blok tekstu, ale postaram się troszeczkę to zinterpretować.
niewątpliwie we współczesnym świecie może być traktowana jako pomocnicze źródło informacji, ale nie jest źródłem prawa, ani nie jest encyklopedycznym opracowaniem naukowym. Kłania się problem współpracy z naukowcami. Wyciąganie wniosków zawartych w niej danych, zredagowanych przez anonimowych autorów, nie licuje z powagą wymaganą dla uzasadnienia prawnego decyzji administracyjnej. I to jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z lutego 2011. Ale dalej. Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z września 2009. Ogólne, oparte na informacjach z Wikipedii, skądinąd wiarygodnego źródła informacji, które ze względu właśnie na jego otwarty charakter tworzenia nie powinno być deprecjonowane. Wywody mogą znaleźć zastosowanie w trakcie postępowania odwoławczego z zakresu zamówień publicznych. I przykład. Bla, 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 bla. Mamy definicję prowizji wziętej z Wikipedii i Kolegium Izby wskazuje, że kierownik jednostki budżetowej nie posiada uprawnień do dokonywania czynności wynikających z przedstawionej definicji. Skoro Wikipedia mówi, że kierownik nie ma prawa, to kierownik nie ma prawa. To jest taki klasyczny przykład, bo było jeszcze trzy, myśmy znaleźli takie, ale to jest taki typowy przykład, jak wygląda, prawda, skorzystanie w, właśnie w praktyce z Wikipedii. No, dokładnie tak. No i tutaj właśnie się kłaniają takie kilka, jest kilka takich kwestii nierozstrzygniętych, do których różnie się podchodzi. Pierwsza rzecz, czy z Wikipedii w ogóle można korzystać? Jeśli tak, to dlaczego? Z tych samych przyczyn, jak widzieliśmy, te same cechy Wikipedii mogły świadczyć na nie i na tak. Dalej zależy, kto korzysta z Wikipedii. Bo jeżeli na przykład strona, to druga strona jej zarzuca, aha, z Wikipedii. To już niedobrze, bo to jest nieweryfikowane. Natomiast sąd może powiedzieć z Wikipedii, bo to jest źródło pomocnicze. Dalsza kwestia to jest... Tak. Skądinąd wiemy, że jeżeli weryfikowalność Wiki niewątpliwie wzrasta w Wikipedii. Jeżeli coraz więcej się do niej przyzwyczajamy, społeczeństwo no, korzysta z niej na co dzień, to można no, generalnie bez jakichś specjalnych odkryć powiedzieć, że jej rola wzrasta, zakorzenia się w świadomości społeczeństwa i najprawdopodobniej obserwujemy zwiększenie tego korzystania, tego procesu opierania się na Wikipedii wśród społeczeństwa i także wśród instytucji sądowych. Ta ambiwalentność nas szczególnie uderzyła i stąd ten tytuł, prawda, wykładu, jaki był wprowadzony do programu, że jakby człowiek nie skorzystał z Wiki, to i tak będzie to źle, prawda? A jednocześnie będzie dobre i w sumie sądy nie mają, same nie wiedzą czy, jak, w jaki sposób, bo przecież nie wiedzą w ogóle czy o tym, że one są weryfikowane, że jakość wzrasta na Wiki. No, nie mają o tym zielonego pojęcia, no, co więcej żaden prawnik nie przyzna się, że do swojego uzasadnienia taką Wikipedię wykorzystał, więc to też jest uderzające, ale mi osobiście, prawda, wydaje się, że musimy doczekać tego momentu, kiedy Wikipedia znajdzie się w orzeczeniu Sądu Najwyższego któregoś. Ja myślę, że to nastąpi. No to jak nasi kiedyś zostaną sędziami Sądu Najwyższego, to tak będzie. Być może.
No i podsumowując, takim pokłosiem tych naszej skromnej pracy będzie artykuł, który, jak nam obiecano, zostanie opublikowany w trzecim tomie rozpraw z zakresu nauk prawnych Wyższej Szkoły Prawa i Ekonomii w Kielcach. Dziękuję. Dziękuję.